Łaska trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech będą z nami teraz, kiedy będziemy rozważali Boże Słowo, ale także każdego kolejnego dnia naszego życia. Drodzy, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Ale jednocześnie chciałbym przekazać pozdrowienia od biskupa Jana Cieślara i księdza Michała Makuli, którzy mieli tutaj być, ale niestety nie mogli. Ale dzięki temu ja mam okazję podzielić się z wami Słowem Bożym. Więc jestem nieco rozdarty. Drodzy, w Ewangelii słyszymy dzisiaj historię powołania pierwszych uczniów Jezusa. Kiedy ją czytam, to od razu w mojej głowie pojawia się wspomnienie kolorowanki, którą otrzymałem na szkółce niedzielnej. To takie zajęcia biblijne w czasie niedzielnego nabożeństwa, zajęcia oczywiście dla dzieci. I ta kolorowanka przedstawiała obraz właśnie rybaka. Rybaka, który zarzucał sieci dwoma rękami. To był moment, kiedy już wypuścił sieć, ale widać jeszcze, jak ją trzymał, ta sieć leciała w kierunku wody. Na sieci, obok różnych kolorowych rybek, do kolorowania, bo one nie były kolorowe, wpisane były właśnie te słowa. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oczywiście jeszcze nie w przekładzie Biblii Ekumenicznej, bo kilka lat temu to już było, ale dokładnie ten wiersz. Pamiętam bardzo dobrze, jak nauczycielka, nazywaliśmy ją ciocią, zwróciła naszą uwagę na to, że rybki, które kolorujemy, nie muszą mieć identycznego koloru. Mogą być różnokolorowe, bo przecież symbolizują ludzi, którzy nigdy nie są identyczni. Stąd myślę, że dzisiejszy tekst Ewangelii jest idealnym tekstem do ekumenicznego rozważania. I w tym właśnie kluczu ekumenicznym chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami, impulsami, które historia powołania pierwszych uczniów może nam przekazać. W tym krótkim fragmencie powołanych zostaje zaledwie czwórka z późniejszych 12 apostołów. To jest dwie pary braci, Szymon zwany Piotrem i Andrzej oraz Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. To, co ich łączy, to, że wszyscy byli rybakami. Czyli byli z jednej branży, zajmowali się tym samym. Jednak to, czego nie wiemy, to nie wiemy, jakie relacje ich łączyły. Czy współpracowali, czy może też należeli do konkurencyjnych firm. Nie wiemy też, jakie relacje mogły panować między rodzeństwem, między braćmi. Wiadomo, różnie to bywa w rodzinie. Rywalizacja o względy rodziców, walka o pozycję w domu lub w sąsiedztwie, a może różne koncepcje prowadzenia rodzinnego biznesu. Nie wiemy, ale wykluczyć nie możemy. Z pewnością ta czwórka nie była identyczna, a i nie mogła być, z dużą pewnością możemy to powiedzieć, a im mogła nie być jednomyślna. Ale mimo tego wszyscy odpowiedzieli na powołanie Jezusa. Poszli za Nim realizować Jego misję. I drodzy, my też jesteśmy różni. Nie tylko osobowościowo, choć te cechy lubimy podkreślać jako bogactwo charakterów i osobowości, ale także różnimy się wyznaniowo. A te różnice przysparzają nieco większej ilości problemów. Określamy siebie mianem sióstr i braci w Chrystusie, ale jak to w rodzinie? Różnie bywa. Rywalizacja o rację, o prawdę, o wpływy w rodzinie, o pozycję czy o względy rodzica i tak dalej. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy jednakowi, identyczni, jednolici. Ale przecież to nie o jednolitość chodzi, a o jedność. Jedność w naszej misji, do której wzywa nas Pan Jezus. Jaka to misja? Jezus powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Chodźcie, to znaczy ruszcie się z miejsca, wstańcie. Nie pozostawajcie tam, gdzie jesteście. Chodźcie, życie, wiara,
misja Pana Jezusa to ruch, to wędrówka, to podróż. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi przyjdźcie. Nie mówi przyjdźcie, to znaczy przejdźcie z punktu A do punktu B, gdzie ja jestem. Nie, on mówi chodźcie, wyruszmy razem. Mówi chodźcie, bo może nie cel, ale droga do celu jest naszym powołaniem, przeznaczeniem. Chodźcie, czyli wyjdźcie z rutyny, z utartych schematów myślenia i postępowania. Wyjdźcie z wygodnych miejsc. Wyjdźmy z ciepła naszych kościołów, z zamurów naszych dogmatów, zwyczajów, poglądów, tradycji, przyzwyczajeń. Oczywiście to wszystko, co wymieniłem, to nasze niezaprzeczalne bogactwo, ale ono nigdy nie może nam stanąć na przeszkodzie, by powstrzymać nas przed wyjściem do drugiego człowieka. To bogactwo tradycji, zwyczajów, teologii, dogmatów nie może stać się nigdy balastem czy ciężarem zatrzymującym nas w miejscu, powstrzymującym nas przed wyjściem na wspólną misję. To nasze bogactwo różnorodności ma być przede wszystkim praktycznym narzędziem do łowienia ludzi. Praktycznym narzędziem, ja sobie to wyobrażam, takim praktycznym narzędziem, które jest jak różne rodzaje sieci czy różne techniki połowów. Różne są sieci, różne techniki, ale to, dla kogo łowimy, to jest tylko jedno. Jest Jezus Chrystus. Chodźmy, wyruszmy w misję. Wypłyńmy na głębię, w innym miejscu mówi Jezus. Na głębię, czyli do świata, do ludzi, by ich łowić. O co chodzi z tym łowieniem? Jako młody ksiądz, wierzcie mi, bardzo chciałbym, aby istniała taka magiczna sieć, taki niezawodny sposób łowienia ludzi, czy przyprowadzania ich do kościoła. Myślę, że nie tylko ja jako młody ksiądz, my wszyscy chcielibyśmy, żeby był taki uniwersalny, sprawdzony sposób do tego. Ale niestety takie artefakty istnieją tylko w powieściach fantazy. W życiu trudno, takie perpetuum mobile. Łowienie ludzi to nic innego, jak takie wciąganie ich do dobrej nowiny. To wciąganie ich w Bożą miłość po to, by mogli doświadczyć bezwarunkowej miłości, akceptacji, Bożego przebaczenia. By mogli odnaleźć, jak powiedział to Luter, by mogli odnaleźć miłosiernego Boga. Jak skutecznie łowić? Myślę, że trzeba zacząć od postawienia jednej sprawy bardzo jasno. Mianowicie, że łowienie to przede wszystkim czynność bardziej praktyczna niż teoretyczna. Nie znam się na teorii połowu ryb, pewnie są teorie na ten temat, ale jeżeli nie zaczniemy łowić, to teorie nam nic nie dadzą. Nie przyniosą żadnego efektu. Jakiś czas temu usłyszałem opowiadanie Bruna Ferrero, chyba salezjanina, o ile się nie mylę. Opowiadanie, w którym pewnego dnia wszyscy chrześcijanie nagle, jednocześnie stracili zdolność mówienia. Wyobrażacie sobie, jaka panika powstała, jakie przerażenie? Jak? No bo zaczęli się pytać, no bo jak uprawiać teologię bez słów? Jak sprawować liturgię bez słów? Jak dyskutować z niewierzącymi bez słów? Jak ich przekonywać? Jak wygłaszać kazanie? Jak uwielbiać Pana Boga bez słów? Jak można wyznawać Bogu miłość czy drugiemu człowiekowi bez słów? Przerażenie i panika trochę trwały, zanim odkryto, jak pisze Bruno Ferrero, że to, czego nie można wypowiedzieć słowami,
można pokazać za pomocą czynów. Tak też zrobiono. A efekt był piorunujący. Ludzie dookoła byli zaintrygowani, zainspirowani i zachęceni tym, jak oni, chrześcijanie, się miłują. Zaintrygowani, zainspirowani i podejrzewam zachęceni do kontaktu poprzez to, jak oni wzajemnie się miłują. Chcemy skutecznie łowić ludzi? To nie wystarczy pięknie mówić o Bożej miłości, ale także tą miłością trzeba żyć na co dzień. Potrzeba tego, żeby ludzie patrzyli na nas, na nasze rodziny, bo to jest najmniejsza wspólnota, w której żyjemy, na nasze rodziny, na nasze społeczności, na nasze kościoły i wiecie co? I byli zaintrygowani tym, jak my się kochamy. Byli zaintrygowani tym, jak potrafimy żyć mimo różnic, które są i które będą. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o naszym powołaniu. Chrystus mówi, chodźcie, będziemy łowić ludzi. Jak na to odpowiemy? Co zrobimy po wołaniu? Po tym, jak Bóg nas woła, co zrobimy po Bożym wołaniu? Czy pójdziemy wciągać ludzi w Bożą miłość? Czy zostaniemy tu, gdzie jesteśmy? Wybór zawsze należy do nas. I to nie jest jednorazowy wybór. Tego wyboru dokonujemy codziennie. Nie tylko w relacjach ekumenicznych między kościołami, ale w rodzinie, z tymi, których spotkam na co dzień. Wybór, kiedy wybieramy między okazaniem miłości, a jej nieokazaniem. To jest ten wybór. Czy co zrobimy po Bożym wołaniu? Niech Pan Bóg pomaga nam wybierać jednak mimo wszystko, albo inaczej, niech Pan Bóg pomaga nam ćwiczyć się w wybieraniu miłości. Amen.